oceniam bardzo dobrze. Prawda? Sezon? Tak. Bez komentarza. Bez komentarza, tak. No ale to już definitywnie koniec sezonu. To nie, myślę, może definitywnie nie, bo tak samo Kśmina mówi, że jeść nie będzie, nie? I z butami do kolisa nie będzie leźć, a mimo wszystko lezie, także... No, zaczekamy jeszcze za tydzień, może woda na pewno będzie zimna, to jeszcze tam się pokąpiemy tam, no. No. A kąpać się może na okrągło. Ale szkoda zimy. Szkoda, ale lato jest piękne, także nie ma co oszukiwać tam naprawdę. Już nie powie pan, żeby zima do maja trwała? To nie, bo tam sąsiad z wioski odpieszy. Ja już kiedyś mówiłem, ty wtedy pamiętasz... Dużo się was kąpało? Wszystkich? Do 30 osób. To chyba... Takich naprawdę... Takich stałych uczciwych to z 20-25 osób. Nie, tak. Ja myślę, że tak, no. To chyba rekord. No i w tym roku to rekord. A w tym roku tam przyszli z Dąbrowy, z Lipska, niejako koledzy dojeżdżali, także naprawdę Kuźnica doszła. W przyszłym roku planuje pan, że będzie więcej tych morsów, myśli pan? Myślę, że trochę więcej, może tam kilka osób dojdzie, ale tam chyba za dużo już nie, chyba tak, już tak Sokółka i okolice przebrana jest i wybrani, przebrani zostali, także... Ale może być problem z przeręblem, bo wtedy duży bardzo przerębel trzeba robić. Na 3 czy na 4 piły jedną zrobimy, nie ma problemu tutaj. Zrobimy aż na drugi brzeg taką paskę w razie, to taki trzeba będzie. To ta najdrobniejsza sprawa, że technika jest tak balszaja, że nie ma problemu z niczym, nie? No. To tak, zapraszamy. To kiedyś się z Andrzejem tylko jeździliśmy we dwóch, ja siekierką zajedziemy, nie, tylko plaka została, ludzki 10 cm, nie, wydłubę dziurkę, no. A teraz naprawdę z tym to najdrobniejsza sprawa. To jest ten przeręble, zrobię, jakaś tam frajda jest i troszkę tam... Większa dziura, no. To lepiej. To a dzisiaj, nie wiem, czy tak. Panie Janku, a dzisiaj są najbardziej wytrwałe morsy, tak? Tak, to jest taka pokażemy ich teraz. Tak, o! Jeszcze tam krzaka chyba ze dwóch czy ze trzech jest, przebierają się tak, że to jest taka, no.